Siema ludziska, siema i tak jak obiecałem chyba w poprzednim filmiku miałem sprawdzić co znajduje się, co ja chowam i ukrywam tutaj w tych bocznych moich małych sakwach przymocowanych do gmola. Dobra, powiem szczerze i serio uwierzcie mi, naprawdę nie mam zielonego pojęcia co tam jest, podejrzewam co może być. Ale przez dłuższy czas nie zaglądałem tam. Jedyną rzeczą, którą wyjmowałem, to jest do czyszczenia szmatka. I no właśnie. I ustrojstwo do czyszczenia szybki w kasku. Szmatka. I słuchajcie, znalazłem też coś takiego. Spray. Prawdopodobnie jest to spray. To jest olej, znaczy ten do łańcucha. Śmierdzi jak smarowidło. Kurna, będzie na wyjazd. Ja pierdzielę. No, śmierdzi jak. A że te rzeczy S101 są po niemiecku, więc nie ciorta, nic z tego nie rozumiem. Tłumaczenie jest. W sumie nie ma tłumaczenia. Jest tylko niemiecki. Ale słuchajcie, jak znacie niemiecki, gdzie jestem? Tutaj. Ostrość. Jak wiecie co to jest, bo mi to zajeżdża jakimś smarowidłem do tego. Do łańcucha. Ale dobra. O! Proszę, długopis. Ważna rzecz, może się przydać. A, słuchajcie. To jest pokrowiec na kask. Kiedyś gdzieś pewnie sobie to tutaj skryłem, bo będąc gdzieś na przykład, żeby zapakować w to kask, związać i można sobie na ramię zarzucić, prawda? Tylko, że w moim przypadku, czy chyba, że dla Justyny, bo w moim przypadku na kasku mam tą kamerkę, także za każdym razem musiałbym to odpinać, a nie chce mi się. Także tutaj kask z kamerką pokrowiec nie wejdzie. To jest oryginalny pokrowiec LS2. Bodajże to jest po starym kasku Justyny. Także niech se będzie. Nie będę tego wyjmował na zawsze. Dobra, i nie ma nic. Pusto. Także kurczę, niewiele tutaj jest. Ale dobrze, dobrze, słuchajcie, taki remament od czasu do czasu zrobić. Wkładam z powrotem. Nie, powiedzcie mi, co to jest. Od czasu do czasu warto zrobić taki momencik. Także chowam to z powrotem, te zabaweczki z powrotem i przenosimy się na drugą stronę. Jesteśmy na drugiej stronie już, czyli to będzie prawa strona motocykla. Odsuwamy worek na śmieci. Worek może się przydać w czasie deszczu. Nie mamy deszczówki. Worek na siebie. Tak. O kurde, moja stara kamizelka. Jeździłem w takiej kamizelce, słuchajcie. Nieraz dostawałem okrzan od kierowców, że niby udaję policję. No bo jakby nie było, z przodu Polska. I policjanci podobnych chyba, nie wiem, jeździli, jeżdżą, diabli wiedzą, nie wiem. Także, ale jakby nikt nic nie miał na sumieniu, to by się nie bał. O! Jak ktoś ma, to wrzeszczą. A ja mam ich w duszy. Jak będę chciał, to będę jeździł. Dobra, słuchajcie. Mam tutaj też
linki. Linki. Zestaw naprawczy linek do wiadra. Cena jest 28,90 nawet. Także gdyby coś się w drodze popsuło, któraś linka pękła, to można ją naprawić. W życiu jeszcze tego nie robiłem. Obym nie robił. Także nie wiem, jak to się robi. Kiedyś chciałem sobie zrobić taki próbną naprawę takiej linki, ale jeszcze tego nie zrobiłem, także jak najdzie potrzeba, będę się uczył w produkcji, że tak powiem. I słuchajcie, jeszcze pod stopka gdzieś jakiś piasek tego, tylko że w tym momencie wiadro posiada już taką rozszerzoną nakładkę na boczną stopkę i nie potrzebuję tego, ale włożę, bo może się kiedyś komuś coś przyda, może będzie potrzebna, to zawsze jest. Dużo nie waży, dużo miejsca nie zajmuje, ale jest. I słuchajcie, nic więcej, kurczę, tutaj nie ma. Naprawdę, także ja chowam te graty, koszulkę, znaczy tą kamizelkę też chowam, bo jeszcze może się kiedyś przydać, a może zamani mi się jeździć w tej kamizelce, to zawsze będzie pod ręką. I teraz dodatkowo jeszcze zastanawiam się, żeby tutaj nie wrzucić właśnie, gdzie one są, zaraz wam pokażę. Zastanawiam się, żeby nie wrzucić, bo to znowu ciężkie jest trochę, bo to do kufra pójdzie. Po prostu zestaw klocków hamulcowych na przód do wiadra, ale to prawdopodobnie sorry, to prawdopodobnie pójdzie sobie w kufer centralny. Także nie było tu żadnych skarbów, słuchajcie, a parę jakichś takich przydatnych, podręcznych rzeczy. Dobra, jeszcze wam coś pokażę. Przenieśmy się z lokalizacją. Jesteśmy teraz w lokalizacji Poddupnej, gdzie znajduje się, oprócz rzeczy tutaj związanych z akumulatorem, z bezpiecznikami, ale to nas nie obchodzi. Oczywiście posiadam oryginalny jeszcze za czasów świetności wypuszczania tego modelu z fabryki zestaw narzędzi, co ostatnio, słuchajcie, odkryłem. No i ciężko bardzo wychodzi. Jest to taki przyrząd o grubości 0,7. Widać? Widać. Który służy do pewnych czynności związanych tutaj z prawdopodobnie regulacją silnika lub niektórych elementów silnika. Ale co mam tutaj jeszcze w lokalizacji Poddupnej? Oczywiście ten kit był kupiony jakieś jeszcze w AFR-ce chyba to woziłem. Zestaw naprawczy do opony, oby nigdy nikomu się coś takiego nie przydało. Nawet zielonego pojęcia nie mam, jak to używać. Ale powiem, tutaj jeszcze mam parę skarbów, słuchajcie, zawiniętych w specjalne folinki. To są gumy. A gdzieś może kiedyś się przyda, jak nie mi, to komuś coś gdzieś zapakować na furę, na górę, na furę,
to się można przywiązać. I słuchajcie, jak wyciągnę, tak zabezpieczone. Słuchajcie, tu są, pokażę wam, a co? Trzy tyteczki kolorowe. I słuchajcie, kiedyś tutaj wsadziłem, taśma izolacyjna, żeby nie było za smutno, to zielona. I jeszcze taka czarna taśma, mocniejsza. Jej mało tutaj jest, ale dzięki temu da się ją po prostu zmiażdżyć, tak żeby fajnie weszła nam tutaj w to miejsce, gdzie to było. Także takie rzeczy poukrywane wożę ze sobą, w razie może się komuś gdzieś kiedyś przyda. Duże miejsca nie zabierają, słuchajcie, a mogą komuś kiedyś, albo mi nawet, dupsko uratować. Dobra, to mamy. Także na upartego jeszcze tutaj coś by wlazło. O tak w ogóle tutaj chyba coś powinno być jeszcze, bo są takie ślady. Ale co? Może książka serwisowa coś mówi na ten temat. Także słuchajcie. Także na tyle tutaj pokazywania mojego, co mam w skrytkach, w schowkach i w różnych zakamarkach mojego wiadra. Także to na tyle z tego wejścia, słuchajcie. Jeżeli coś macie jeszcze, co wywozicie, a czego ja nie mam, co by się na przykład komuś przydało albo mi przydało podczas jakiejś niespodziewanej awarii czy innej nieoczekiwanej okazji, dajcie znaka, napiszcie, wrzucajcie foty. Źle oczywiście kanapę wsadziłem. Wrzucajcie foty. No, także pokażcie mi, co jeszcze można ukryć. Dobra, na razie trzymajcie się, hej!